jest człowiek, który nie ma żadnych uczuć ludzkich, odruchów ludzkich, bo widzę, że on to odgrywa wszystko, jakby to nic takiego wielkiego się nie stało, że zabił człowieka. Zamordował, bo to nie było jakieś zabicie, tylko to było morderstwo z premedytacją. No, jest ciężko, trudno. I szkoda, że tak daleko muszę stać, nie mogę widzieć tego bardziej z bliska. Nie wiem, ale w sumie brak słów na to, jak to człowiek przeżywa, bo nadal jeszcze to jakoś do nas nie dociera, że Marka już nie ma.